W tych dniach, jak Polska długa i szeroka, wielu Polaków, chrześcijan, katolików wspomina wybór kardynała Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Ten pontyfikat bardzo długi, miał swoje różne etapy, ale myślę, że dwa tematy są dosyć istotne, które warto ciągle pogłębiać. To, że Jan Paweł II był świadkiem wolności i że był świadkiem nadziei. Ale co to znaczy? Wolność w sensie zewnętrznym, bez wątpienia on przyczynił się do tego, że w wielu krajach Europy Środkowej, ale też i w innych krajach upadły systemy totalitarne. Ale papież był człowiekiem, który zwracał uwagę na wolność wewnętrzną, na to, że jesteśmy wezwani do wolności, ażeby nie być jakoś ubezwłasnowolnionym czy ograniczonym naszymi wieloma wadami czy po prostu słabościami. A drugie, że był świadkiem nadziei, czyli tym, który przynosił orędzie zarówno religijne, jak i pokazujące po prostu na Chrystusa. W jednym ze swoich dokumentów 30 lat temu, w takim liście wtedy napisanym do młodych ludzi, Jan Paweł II mówił wtedy do młodych, abyście potrafili zdać sprawę z nadziei, która w was jest. I myślę, że to przesłanie wolności i to przesłanie nadziei powinniśmy stale jako chrześcijanie pogłębiać, nie tylko podchodząc do Jana Pawła II w sensie takim słowiańskim, romantycznym, sentymentalnym, ale po prostu stawiać sobie pytanie, co tenże papież pozostawił w swoim myśleniu, patrzeniu i co stale jest aktualne. Wolność i nadzieja.